Państwo pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest burmistrz Koluszek Waldemar Hałat. Witam Pana. Dzień dobry. Panie burmistrzu, rozpoczął się nowy rok szkolny, który poprzedzają, jak co roku, wakacje. I właśnie do wakacji chciałbym, abyśmy na chwilę wrócili. Wakacyjne remonty w przedszkolach, szkołach, które są w gestii gminy Koluszki. To jest ten temat, między innymi, do którego chciałbym nawiązać. Bowiem wakacje są tym czasem, kiedy samorządy wykonują remonty większe, mniejsze, placówkach, które są w ich gestii. Jak to wyglądało? No tak, wrzesień, czy początek września to okres, w którym możemy podsumować tematy związane z przygotowaniem przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez naszą gminę do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Gmina Koluszki jest organem prowadzącym 6 szkół i 5 przedszkoli, czyli mamy tych jednostek sporo, no bo i rozległa gmina i ponad 23 tysiące mieszkańców, to wszystko powoduje, że tych placówek tyle musi być. Chyba taką największą inwestycją, jaką realizowaliśmy, to była wymiana części podłóg w szkole podstawowej numer 1. No i tu było takie zagrożenie, że możemy nie zdążyć. Ale na szczęście zdążyliśmy. Szkoła rozpoczęła pracę normalnie 2 września, także cieszę się, że taka sytuacja no, bardzo pozytywna i dzieci, i nauczyciele mogli wrócić 1 września czy 2 września do swoich sal lekcyjnych, dobrze przygotowanych. Robiliśmy też mniejsze takie inwestycje, jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 1, to z takich ciekawszych spraw to powstała taki kącik czytelniczy zaaranżowany przez nową panią dyrektor i pracowników szkoły, żeby po prostu było miejsce na poczytanie książki, na taki może w innej formie spędzanie wolnego czasu na przerwie. Jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 2, to też potężny obiekt. Przypomnę, że 2 lata temu oddana została nowe skrzydło szkoły. Tutaj budynek, zarówno to nowe skrzydło, jak i stara część współdzielimy z liceum ogólnokształcącym, którego organem prowadzącym jest powiat łódzki wschodni. Jakieś drobniejsze naprawy, malowany był korytarz, biblioteka, naprawiano płytki tam, gdzie po prostu były zniszczone. Takie drobniejsze prace też w poszczególnych placówkach. Chcę też powiedzieć, że przy szkole podstawowej w Gałkowie Dużym powstało nowe boisko. No to też taka, może nie związana z wakacjami inicjatywa, ale duża sprawa, no bo nowe, nowoczesne boisko, na którym dzieci i młodzież mogą grać, także fajna sprawa. Czyli jeżeli chodzi o te tak zwane wakacyjne remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Koluszki, w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział, jest pan zadowolony. Natomiast jeszcze zostajemy w tym czasie wakacyjnym, bowiem z kolei chciałbym pana zapytać, czy już doszło do jakiegoś takiego chociaż delikatnego podsumowania funkcjonowania, użyję tego sformułowania, ośrodka wypoczynkowego, tak należy powiedzieć, bo często się używa projekt Lisowice, ale projekt to sama ta nazwa, projekt źle mi się kojarzy, bo on już projektem nie jest, on kiedyś był projektem. W tej chwili od lat, już chyba 2-3, prawda, funkcjonuje. Tak. I jest tam wiele różnych atrakcji związanych właśnie z tym wypoczynkiem, szczególnie letnim, szczególnie w tym okresie letnim, a ten cały ośrodek jest w gestii właśnie do urzędu
Urzędu Gminy, prawda? No i czy dokładacie do tego właśnie ośrodka, do tego miejsca, czy też nie? Jak to wygląda? Lisowice to jest nasz duży sukces. Nie tylko mówię w swoim kontekście, czy w kontekście urzędu, ale w ogóle naszej gminy. Jak jadę do Lisowic, czy na plażę, czy na basen, czy na różne wydarzenia, które tam się dzieją, to spotykam bardzo wielu naszych mieszkańców, ale także spotykam wielu mieszkańców innych gmin, bo ich po prostu nie znam, więc widzę też po rejestracjach, że bardzo dużo jest rejestracji koluszkowskich czy LW, ale także powiatu brzezińskiego, powiatu tomaszowskiego, tak, skierniewickiego i z Łodzi też przyjeżdżają mieszkańcy. Ostatnio w niedzielę byłem rowerkiem, pojechałem, bo odbywał się tam taki turniej siatkówki plażowej i jadąc na do Lisowic, kilka samochodów mnie zatrzymało i pytało o drogę, a więc byli to nasi nowi klienci, którzy po prostu po raz pierwszy tam docierali i pytali się, jak dojechać, gdzie najlepiej zaparkować. A z drugiej strony to też, panie burmistrzu, no pewna wskazówka, że trzeba lepiej oznakować dojazd. Oznakowanie też jest na pewno bardzo istotne i tu musimy może jeszcze nad tym popracować. Odbyło się w same wakacje kilka bardzo fajnych imprez organizowanych zarówno przez gminę, jak i takie podmioty zewnętrzne. One jeszcze bardziej przyciągają okolicznych mieszkańców. Największą imprezą to był centralny zlot turystów kolarzy PTTK i to była taka jubileuszowa impreza, która zgromadziła około 300 zapalonych rowerzystów i trwała kilka dni. Więc no, cieszymy się, że jakby w Lisowicach gościli i tutaj w okolicach Lisowic, ale już na terenie gminy Brzeziny mieli swoje noclegi. Restauracja, która tam funkcjonuje w Lisowicach, zrobiła takie Bahama Party. My jako gmina oglądaliśmy spadające gwiazdy w ramach kosmicznej przystani Lisowice, ale to wraz z wakacjami nie kończymy tych imprez, ponieważ one będą dalej trwały. W najbliższym czasie, 14 września, będziemy na przykład mieli piknik seniora. Taka też niezwykle ciekawa uroczystość. A wejdę słowo, a baseny jeszcze funkcjonują, czy już są zamknięte? Nie, już baseny nie funkcjonują. No nie przewidzieliśmy, że będzie tak ciepło, bo można było może jeszcze na początku września to przedłużyć. Umowy, które mieliśmy zawarte na utrzymanie basenu i na bezpieczeństwo, czyli z ratownikami, się już zakończyły i już nie funkcjonują. Ale pytał pan o to rozliczenie finansowe. Ja dzisiaj nie mam takiego rozliczenia, no bo minęło zaledwie kilka dni i niepodsumowane to zostało. Natomiast z lat wcześniejszych wiem, że tutaj gmina bardzo dużo dokłada. Po prostu utrzymanie basenów, plaży, ratowników, organizacja wszystkich imprez, o których powiedziałem. W tym roku mieliśmy jeszcze wspaniałe koncerty z Radiem Z. To wszystko są bardzo poważne koszty. No tak, ale one nie pokrywają. Ale powiedzmy słowo, gdybyście na przykład organizowali, załóżmy, te koncerty czy inne wydarzenia w innym miejscu, no koszty też by były, prawda? Tak, oczywiście. Także tak. To natomiast mnie tak bardziej interesowało właśnie te koszty związane z tą infrastrukturą, tą taką typu baseny, typu plaża, typu, nie wiem, sprzątanie, tak. Jakby czy dbanie o to, co tam się dzieje. Tak, więc tak jak mówię, no nie mam jeszcze tego podsumowania, natomiast ono wyjdzie negatywnie finansowo, bo tak było w latach poprzednich i nie spodziewam się tutaj zmian. Są też plusy, bo
zarabiamy na wynajęciu lokalu, zarabiamy na wynajęciu miejsc pod lody, nie wiem, hot dogi, tak, i inne rzeczy. Natomiast no, park linowy chyba to też nie jest wasza. To też jest w dzierżawie, mogę tak powiedzieć. Natomiast te przychody nie wystarczą na obsługę tego terenu. No tak, no ale jest druga strona medalu, że to nie chodzi o to, żeby gmina, samorząd zarabiał, bo są rzeczy, na których no, można dążyć do tego, żeby powiedzmy jak najmniej dokładać. I na przykład komunikacja miejska jest takim przykładem, że na komunikacji miejskiej no chyba żaden samorząd nie zarabia, tylko dokłada, no raczej, prawda? Raczej. Podobnie jest i z taką infrastrukturą, o której rozmawiamy w kontekście Lisowic. A właśnie, zmieniając tak szybciutko temat, panie burmistrzu, bowiem a propos komunikacji miejskiej, no taka nowa inicjatywa, bowiem mieszkańcy, w tej chwili nie pamiętam już to bardzo precyzyjnie, pan to zapewne za chwileczkę powie, ale podkoluszkowskich wsi będą mieli możliwość dojechania do Koluszek za 2 zł autobusami, którymi na co dzień dowożone są dzieci do szkół. No, zanim opowiem o tym projekcie, to chciałbym powiedzieć, że na terenie naszej gminy funkcjonuje komunikacja, nazwijmy to gminna. Nie mamy żadnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ale wykorzystujemy te sytuacje, które można wykorzystać. Jeśli chodzi o komunikację do Łodzi, ale która rozpoczyna się w Koluszkach i biegnie przez Różyce, Gałków Mały, Gałków Duży. Czyli miejscowości w gminie. Tak. I bus dojeżdża do Łodzi, to taka komunikacja u nas funkcjonuje. Funkcjonuje komunikacja do Brzezin, ale ona jest całkowicie prywatna. Łódzka Kolej Aglomeracyjna bardzo fajnie dowozi mieszkańców do dworca, ale tak naprawdę jest to też element komunikacji miejskiej, bo od Benzelina można dojechać do Regien, i też dalej do gminy Budziszewice. I kolejny element tej komunikacji, no mu trzeba przyznać, że wschodnia część gminy tutaj jest no jakby komunikacyjnie słaba w tym kontekście takiej komunikacji publicznej. I podjąłem decyzję o uruchomieniu komunikacji no, miejskiej czy gminnej wraz z dziećmi. To jest prawnie możliwe. Przy dowozie dzieci do szkół można uruchomić taką komunikację i to się u nas dzieje. Nie jest tych busów czy autobusów wiele, ale są. Rano wyjeżdża ze Świni, dociera do Koluszek. Rano wyjeżdża z Zygmuntowa i też dociera do Koluszek. A odwozy są już nie 2, tylko 4. Po południu w 2:30, przed 3 też w drugą stronę 4 odwozy funkcjonują. Rozumiem, że pasażer, osoba dorosła, nie będąca uczniem, któremu zabezpiecza gmina dowóz, no, może tym autobusem przejechać wtedy, kiedy będą po prostu wolne miejsca. To jest oczywiste. To tak funkcjonuje cała komunikacja. Mhm. Ale mówię w tym sensie, że rodzice dzieci nie muszą się obawiać tutaj, nie. Bo wiadomym jest, że pierwszeństwo jest dla dzieci. Oczywiście. Rozumiem, że to zostało przeliczone i że te wolne miejsca są, czyli ktoś, kto będzie chciał dojechać z tych miejscowości, o których pan mówił, do Koluszek albo później wrócić, no będzie taką możliwość. Będzie miał taką możliwość. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że moim i państwa gościem był Waldemar Hałat, burmistrz Koluszek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.